Rozumiem. Meryl, a co z lustrem? Przynieśliście coś? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, opiekunko. Zniszczyłem je. Chciałam je wykorzystać do znalezienia lekarstwa na tę tajemniczą chorobę. Jak mniemam, miałeś dobry powód, by je zniszczyć. Mamy wiele do omówienia, opiekunko. Dużo się nauczyłem od czasu, gdy ostatni raz tam byłem. W takim razie porozmawiajmy na osobności w moim Arawelu. Meryl, idź ostrzec myśliwych. Jeśli mroczne pomioty są wciąż w pobliżu, chcę, żeby klan był przygotowany. Manuwinin, opiekunko. Już to robię. Dalen, pozwól mi porozmawiać przez chwilę z Duncanem. Przyjdź później do mojego Arawelu, a omówimy sprawę lekarstwa dla ciebie. Powiedz, co się stało Harrenowi Pajwelowi. Do niego należeć będzie smutny obowiązek przygotowania ceremonii pogrzebowej. Chodź ze mną, Duncanie. Ciekawe, co masz do powiedzenia. Szary strażnik znów wraca. Czy tam Len nie żyje? Wszyscy mówią, że już nie wróci. Cieszę się, że wszyscy wrócili cali i zdrowi. Nawet ten człowiek. Wiem, że Tamlen był twoim przyjacielem. A więc wróciłeś z szarym strażnikiem, ale bez Tamlena. Co się stało, Dalen? Czy naprawdę go straciliśmy? Nawet jeśli nie, musimy niedługo odejść i pomyśleć, że dożyłem takich rzeczy. Wygląda na to, iż wolą stworzycieli jest, bym śpiewał pieśni pogrzebowe dla tych, których trzymałem niegdyś w objęciach jako małe dzieci. Chyba już wiem, czemu nasi nieśmiertelni przodkowie pogrążyli się we śnie. Gwiazdy szybko mkną po nieboskłonach, by ostatni pocałunek złożyć na twych schroniach. Do snu cię czule matka ziemia ukołysze dźwięk nadchodzącej burzy, zamieniając w ciszę. Łuk już bezcięciwy, sztylet też nie w cenie. W ostatniej twej godzinie jest jedno – milczenie. Oczywiście. Nie mamy ciała, które możemy złożyć w ziemi, ale mimo to zaśpiewamy dla Tamlena. Stworzyciele muszą zaprowadzić go w zaświaty. Powiedz opiekunce, że zrobię to, zanim klan będzie gotów do wyruszenia w drogę. I tak dla niego zaśpiewamy i będziemy się modlić, by nie cierpiał. Najważniejsze, byśmy przekazali naszą wiedzę młodym. Opowiedzmy tym dzieciom o upadku Dalii. Okażesz mi honor, uczestnicząc w opowieści. Dalej więc, pomóż mi w tym. Chodźcie, dzieci. Posłuchajcie historii upadku Dalii. Musicie ją poznać, gdyż to ona czyni was Dalijczykami. Może zaczniesz, Dalen? Tak, niewolnikami straszliwego imperium ludzi, powstałego z najczarniejszej magii. Kiedy upadło, staliśmy się wolni. Naszą ojczyzną stała się Dalia. Czciliśmy tam stworzycieli i odtwarzaliśmy historię oraz kulturę utraconą podczas wielu lat spędzonych w niewoli. Szydzili z nas, ponieważ nie chcieliśmy czcić ich bóstw. Przeszkadzał im nasz sposób życia, ponieważ dla nas najważniejszy był nasz lud. Przez lata
Ich narody stawały się coraz bardziej niechętne Dali. W ich oczach byliśmy heretykami i okrutnymi tyranami. I tak upadła Dalia. Zabrali naszą ziemię i wygnali z niej nasz lud, zmuszając nas do życia w miastach i porzucenia naszych bogów. Lecz wielu z nas odmówiło porzucenia dawnych zwyczajów. Zamiast tego postanowiliśmy rozejść się na cztery wiatry w różne strony świata. Aby przetrwać i uratować naszą kulturę, klany trzymają się osobno, aż do dnia, gdy Elwewan ponownie będą mieć swą ojczyznę. Jesteśmy Dalijczykami, strażnikami utraconej wiedzy, wędrującymi ścieżką samotności. Dziękuję ci za cierpliwość, Dalen. Doskonale pamiętasz zarówno opowieść, jak i dalijską przysięgę. Możesz już zająć się swoimi sprawami. Oczywiście. Oby prowadzili cię bogowie, Dalen. Czy Tamlen nie żyje? Wszyscy mówią, że już nie wróci. Niemożliwe. Nie, nie mogę. Gdzie jest Tamlen? Czy stało się to, czego się obawialiśmy? Szkoda, że nie mieliśmy więcej czasu na zbadanie tych artefaktów. Może innym razem, gdy opiekunka uzna, że to dobry pomysł. Przynosisz smutne wieści. Halle to czują. Są niespokojni i drzewią się. Odbyliśmy z waszą opiekunką rozmowę i poczyniliśmy pewne ustalenia odnośnie twojej osoby. Mój zakon potrzebuje pomocy, a ty lekarstwa. Mam nadzieję, że gdy odejdę, dołączysz do mnie. Byłbyś doskonałym szarym strażnikiem. Tak, Dalen. Zależy od tego twoje życie. Zaraza krąży w twej krwi. Zadziwia mnie sam fakt, że w ogóle wyzdrowiałeś. W końcu jednak zaraza cię osłabi i zabije, albo zrobi coś gorszego. Szara Straż może temu zapobiec, ale oznacza to, że musisz wstąpić w jej szeregi. Witam cię w szeregach zakonu. Rzadko trafiają do nas Dalijczycy, ale zawsze służą z wielkim oddaniem. Jestem pewna, że klan będzie z ciebie dumny, Dalen. Weź ten pierścień. Jest twoim dziedzictwem i ochroni cię przed nadchodzącą ciemnością. Cenny podarunek, a więc gotów do drogi? Przed nami długa droga, ale nie mogę ci tego zabronić. Pożegnaj się. Potem wyruszamy. Idź więc, Dalen. Nim stworzyciele poprowadzą cię nową drogą, niechaj twój klan utuli cię po raz ostatni. Thank you.
Udamy się na południe ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkarii. Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami, ale to właśnie tutaj horda zaatakuje z pełną siłą. Plaga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadnie. Duncanie! Król Caelan? Nie spodziewałem się. Królewskiego powitania? A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Nigdy bym do tego nie dopuścił, wasza wysokość. A więc potężny Duncan będzie ze mną podczas bitwy. Znakomicie. Słyszałem też, że udało ci się znaleźć obiecującego rekruta. Zakładam, że to właśnie on. Pozwól, że was przedstawię, wasza wysokość. Ten oficjalny ton nie jest potrzebny, Duncanie. W końcu będziemy przelewać razem krew. Witaj, przyjacielu. Jak ci na imię? Przypominam ci, że rozmawiasz z królem Pereldenu. Spokojnie, Duncanie. Obaj chcielibyście pewnie jak najszybciej udać się do swoich namiotów. Zanim jednak was opuszczę, powiedzcie, przywozicie jakieś wieści? Twój wuj przesyła pozdrowienia i przypomina, że wojska z Redcliffe dotrą tutaj w ciągu tygodnia. Ha! Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Muszę już iść, zanim Logan wyśle po mnie grupę poszukiwawczą. Bywajcie! Król mówił prawdę. Wygraliśmy już kilka bitew. Niektórzy tak sądzą, ale ja się z nimi nie zgadzam. Pomimo naszych zwycięstw, horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. Tak, powinniśmy kontynuować rytuał. Możesz rozejrzeć się po obozie. Proszę cię tylko o to, byś na razie go nie opuszczał. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik, Alister. Kiedy będziesz gotowy, znajdź go i powiedz, że czas już zebrać rekrutów. Mam kilka spraw do załatwienia. Znajdziesz mnie później w namiocie szarej straży po drugiej stronie mostu.